Witam. Chciałbym dziś przedstawić Państwu bardzo ciekawy element zestawu, a mianowicie agrafkę firmy Kraluzo, która nazywa się Fine Quick Snap. Jest to bardzo niewielkich rozmiarów lekka i centryczna agrafka do łączenia różnego rodzaju elementów zestawu. Jest ona niezastąpiona przy wymianie przyponów czy elementu zestawu odległościówki czy feedera. Zacznijmy jednak od zamocowania tego elementu na żyłce. Nigdy nie lubiłem jakichś skomplikowanych węzłów, dlatego pokażę tutaj jeden z prostszych. Robimy to w ten sposób, że składamy żyłkę w pół, a następnie ściskamy palcami tak, żeby zrobić bardzo małe oczko i to bardzo małe oczko przekładamy przez oczko krętlika. Można zrobić to w ten sposób, że przekładamy żyłkę najpierw w jedną, potem w drugą stronę. Ważny jest efekt. No i byśmy mieli pętlę i na tej pętli założony krętlik, dokładnie tak jak to wygląda w tej chwili na filmie. Dalej robimy całą tą pętlą, tą podwójną żyłką, najzwyklejszy węzeł, najzwyklejszy supeł, tak jak jest to w tej chwili pokazane, a następnie lekko ściągamy. Powstaje nam małe oczko, na którym założony jest krętlik. Teraz wystarczy przełożyć krętlik przez to większe oczko, przez środek tego oczka i całość zaciągnąć. Jest to węzeł bardzo prosty, łatwy do zawiązania, co jest bardzo ważne. Skutecznych węzłów jest wiele. Ten jest skuteczny i do tego szybki. W ten sposób mamy przymocowaną tą agrafkę do zestawu. Pozostaje nam tylko odciąć zbędny koniec żyłki. Robimy to nożyczkami, nigdy nie docinamy do zera, zawsze parę milimetrów warto zostawić, żeby ten węzeł był w 100% pewny. Gotowy. Sama zasada działania tej agrafki jest bardzo prosta. W połowie jest ona krętlikiem, natomiast druga strona to haczyk, metalowy haczyk, na który naciągnięta jest gumowa czy plastikowa, elastyczna koszulka. Ta koszulka praktycznie wykonuje całą robotę tej agrafki, ją przesuwamy w górę bądź w dół, zamykając i otwierając tą agrafkę. Teraz widzimy, jak w prosty sposób założyć oczko na haczyk i następnie po założeniu tego oczka na haczyk agrafki przesuwamy tą czarną koszulkę w górę, zamykając agrafkę. I gotowe. Praktycznie w kilka sekund jesteśmy w stanie połączyć dwa dowolne elementy zestawu. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, kiedy zerwiemy przypon. Praktycznie bezproblemowo usuwamy pozostałości żyłki, pozostałości przyponu z tej agrafki. W momencie, kiedy mamy klasyczny krętlik, często zdarza się tak, że na tym krętliku wisi mnóstwo starych żyłek, o które potem plącze się zestaw. Jest to źródłem wielu kłopotów. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na nasze strony internetowe www.leszcz.pl oraz www.kraluzo.pl.